Relacja z biegu piastów. Bieg jest, no, jest kapitalny, jest natura, jest, jeśli warunki są takie jak dzisiaj, świeży śnieg, bezpiecznie. Wyjątkowy koncert z wyjątkowej okazji. Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego jestem tutaj. Zaproszenie na Dzień Kobiet do Piechowic. Mamy możliwość zaprosić wszystkie panie z Piechowic na koncert. W poniedziałkowym serwisie informacyjnym wita Państwa Paweł Guszała. XLVI Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej przeszedł do historii. Z naszą kamerą byliśmy obecni na starcie zawodników na koronnym dystansie 50 km. Wśród mężczyzn najszybciej pokonał go jeleniogórzanin Michał Skowron, wśród pań Czeszka Adela Budikowa. Zaraz za nią na mecie zameldowała się Justyna Kowalczyk. Bieg Piastów to marka bardzo dobrze znana w świecie sportów zimowych. W końcu odbywa się na Polanie Jakuszyckiej już od 46 lat. Na starcie biegu na 50 km stanęli zawodnicy z Polski i z zagranicy. Profesjonaliści i amatorzy. W sumie 1300 osób z 24 krajów. 46. edycja, także bieg masowy. 50 km, czyli najdłuższy tak naprawdę na olimpiadzie dystans dla mężczyzn, także to jest duże wyzwanie. Bieg jest, no, jest kapitalny, jest natura, jest, jeśli warunki są takie jak dzisiaj, świeży śnieg, bezpiecznie, sanna, no, kapitalnie, no, człowiek nie śpieszy się do mety. Biorę udział od kilku lat w biegu piastów i w letnim, i w zimowym. Dlaczego? Bo kocham Jakuszyce. Trasa jest fantastyczna, wiele pięknych miejsc, kultowa trasa Samolot, kultowa trasa Herberta, wokół Koziego Grzbietu, Dolny Dug, Górny Dug, kopalnia Stanisław, Dzielne Klapki, te wspaniałe nazwy wymyślone przez Juliana Gozdowskiego, honorowego prezesa Biegu Piastów, który się świetnie czuje i jest dzisiaj z nami. Ludzie prowadzą, ci, którzy od początku byli związani z tym biegiem. I tych związanych z biegiem jest coraz więcej. To była mała grupa i ta grupa do siebie dokleja, dokleja, dokleja. I w tej chwili jest masa. I ta masa, która biegnie, jest związana z początkiem biegu, ale i z rozwojem biegu. Cieszę się, że to, co odbywa się od 46 lat, dzisiaj mimo tej wojny, po wykluczeniu Rosjan i Białorusinów, bardzo dobrze, dzisiaj możemy bawić się i cieszyć się z tego wydarzenia sportowego, a zima w Jakuszycach, na Polanie Jakuszyckiej, Szklarskiej Porębie jest jak na zamówienie. Bieg Piastów nierozłącznie związany jest z Dolnym Śląskiem. Dolny Śląsk wspiera i będzie na pewno wspierał. 46. Bieg Piastów, Dolny Śląsk, samorząd województwa konsekwentnie jak co roku uczestniczy w tej imprezie, wspomaga przy organizacji. Cieszymy się, że tylu mieszkańców, nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, również z zagranicy przyjechało, żeby uczestniczyć w tym biegu. W przyszłym roku na pewno już w innych uwarunkowaniach, a więc wtedy, kiedy już cała ta infrastruktura będzie gotowa. Na pewno będzie się odbywała już w innej atmosferze, nie będzie tak ciasno. A jestem też przekonany, że uczestników będzie jeszcze więcej. To, co powstaje na Polanie Jakuszyckiej, to tylko wzmocni Bieg Piastów i w ogóle Dolny Śląsk, nasz region. Czyli my jako Dolny Śląsk współpracujemy z Biegiem Piastów, cieszymy się, że jest i życzymy mu jak najlepiej, a szczególnie to, że budujemy im infrastrukturę tak naprawdę na poziomie europejskim. Pierwszy na mecie 46. Biegu Piastów był jeleniogórzanin Michał Skowron, który po raz pierwszy wziął udział w biegu na dystansie 50 km. Nie było łatwo, chociaż byłem chyba przygotowany, bo nie było to dla mnie jakiś potężny wysiłek, nie trudziłem się od samych pierwszych kilometrów. No i przez cały bieg próbowałem być z tyłu, oszczędzać się właśnie na te ostatnie metry. No i zaatakowałem na ostatnich 2 kilometrach i utrzymałem to już na tej równinie do samej mety. Wśród pań najlepsza okazała się Czeszka Adela Budikowa, która wyprzedziła legendarną Justynę Kowalczyk. To był bardzo trudny wyścig dla mnie, bo nie startuję już tak często jak kiedyś. Mam dwie małe córeczki, dlatego było mi niezwykle ciężko.
Miałem też szczęście, bo Justyna też ma małe dziecko, nawet młodsze od moich. Krócej przygotowywała się do startu, co pewnie zwiększyło moje dzisiejsze szanse na wygraną. No, teraz so maybe big chance, bigger chance for me. Jak nie jesteś przygotowany, to nie biegnij na 50 km, bo cię zrypie. Nie, pierwszy raz w życiu miałam taki bieg, że zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Bardzo dużo piłam i tak dalej. No, jakby pewnych rzeczy ani nie chciałam przeskoczyć, ani nie przeskoczyłam. I no, organizm nie jest gotowy do ścigania się na najwyższym poziomie. Jestem się absolutnie bardzo, bardzo dumna, że ukończyłam ten bieg dzisiaj. Jak już zostało to wspomniane, w przyszłym roku Bieg Piastów odbędzie się na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach. Tak więc 47. edycja zapowiada się jeszcze bardziej interesująco. W piątek w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Gwiazdą wieczoru był Piotr Cugowski. Jak co roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbył się koncert z repertuarem przygotowanym specjalnie z myślą o płci pięknej. Codziennie powinniśmy obchodzić Dzień Kobiet, nie tylko dziś. Natomiast koncert też jest w okolicznościach dość poważnych i nietypowych, więc na pewno w repertuarze znajdzie się coś i na tę okazję. Oczywiście chodzi o działania wojenne na Ukrainie. W repertuarze znalazły się największe przeboje Gwiazdy Wieczoru, jednak nie tylko. Koncert będzie z wielu względów, myślę, wyjątkowy, także bardzo się cieszę, że właściwie już od 2 tygodni jest wyprzedany i tylko pozostaje mieć nadzieję graniczącą z pewnością, że będzie wyjątkowo udany. Zaprezentujemy 8 absolutnie najbardziej znanych, ale też dodatkowo zaprezentujemy utwór niespodziankę, można powiedzieć, spoza jego repertuaru. Jaki to będzie utwór, to już zostawiam naszej publiczności. Oprócz tego koncert okraszony utworami, które kojarzą się nam z Dniem Kobiet, które są takie właśnie jakby pasujące, dwudziestolecie międzywojenne, czyli panowie w smokingach, we frakach i taka gracja tego okresu. Myślę, że to na Dzień Kobiet to idealna propozycja. Nie mogło zabraknąć życzeń dla naszych pięknych pań z okazji ich święta. Drogie kochane kobiety, życzę Wam, aby nie tylko tego dnia był Wasz dzień. Kochamy Was, my mężczyźni, kochajcie nas, bądźmy dla siebie dobrzy. Wszystkiego dobrego. Dzień Kobiet to święto międzynarodowe obchodzone 8 marca. Kobiety otrzymują drobne podarunki, najczęściej kwiaty. Jak co roku, tego dnia organizowanych jest wiele wydarzeń specjalnie dla pań. Piechowicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Piechowicach zapraszają na koncert, który odbędzie się w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Szkolnej 4. Świętowanie Dnia Kobiet to piękna tradycja, która swoje początki ma w latach 20. XX wieku. I choć oczywiste wydaje się, że kobiety trzeba doceniać przez cały rok, to nie da się ukryć, że ten jeden wyjątkowy dzień także jest potrzebny. Organizujemy spotkanie w budynku Straży Pożarnej w Piechowiczach na sali dużej, na którą to mamy możliwość zaprosić wszystkie panie z Piechowic na koncert organizowany z tej okazji. Wydaje się, że ze względu na pandemię oraz obecne wydarzenia za naszą wschodnią granicą każdemu z nas potrzebna jest chwila relaksu i zapomnienia. Mam nadzieję, że nasze panie znajdą chwilę czasu i będą mogły pojawić się na sali, skorzystać z możliwości trochę takiego innego przeżycia tego dnia swojego świątecznego, a przy tej okazji wszystkim paniom w Piechowicach życzę dużo zdrowia, szczęścia, radości i żeby tego smutku było jak najmniej. My również dołączamy się do tych życzeń. Koncert odbędzie się o godzinie 16:30 w sali OSP przy ulicy Szkolnej 4. Serdecznie zapraszamy. A teraz skrót informacji.
Wczoraj skład Kolei Dolnośląskich przywiózł z granicy polsko-ukraińskiej około 550 uchodźców. To był drugi taki kurs, który wyruszył ze stolicy Dolnego Śląska do Przemyśla. W nocy z soboty na niedzielę oprócz załogi pojechali wolontariusze i tłumacze języka ukraińskiego. Z powrotem pociąg regionalnego przewoźnika zabrał ze sobą matki z dziećmi oraz osoby starsze. Marszałek Cezary Przybylski podziękował załodze za kolejną sprawną akcję. Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa kierują apel do wszystkich mieszkańców naszego regionu. Potrzebna jest krew, a najbardziej poszukiwani są dawcy z minusową grupą. Dlatego każdy, kto może wesprzeć zbiórkę, proszony jest o zgłoszenie się do punktu krwiodawstwa w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, budynek numer 3 przy ulicy Lwóweckiej 18, już w najbliższą środę i piątek. Rejestracja prowadzona będzie w godzinach od 8 do 12. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.